Witam Was, drodzy bracia. Bardzo się cieszę, że do Was mogliśmy przyjechać. Jesteśmy z Kościoła Społeczności Chrześcijańskiej w Dąbrowie Górniczej. Musimy tak powiedzieć na samym początku, że to wielka łaska, że w ogóle poznaliśmy Chrystusa, bo nasza taka przeszłość to jest właśnie życie w zborze Świadków Jehowy praktycznie od samego początku. Więc to jest długa droga poprzez wiele przemyśleń, przez wiele takich momentów, w których trzeba było badać Biblię, w których trzeba było zastanawiać się nad pewnymi rzeczami, prosić Boga też o zrozumienie i o cierpliwość, bo potrzeba było bardzo dużo takiej cierpliwości. Kiedy dzisiaj śpiewaliśmy tą pieśń Duszo ma Pana chwal, to też to jest jedna z pierwszych pieśni, jakie słyszałem, takich pierwszych chrześcijańskich, więc no jest ona mi na pewno bardzo bliska. Dzisiaj też mówiliśmy dużo o tym, jak Bóg wysłuchuje modlitw i tego też będzie dotyczyć dzisiejsze słowo, bo chociaż nie mogę powiedzieć, że dziesiątki lat jestem chrześcijaninem, to jednak to, co Bóg zrobił w moim życiu, w życiu naszej rodziny, jest naprawdę niezwykłe. Kiedy modlimy się za sobą nawzajem, możemy złapać taką nową perspektywę na modlitwę. Kiedyś jakby mi ktoś powiedział, będę się za ciebie modlił, to bym zastanawiał się, czy on widzi we mnie jakąś skazę, jakąś wadę, czy może jakiś brak. I tak niektórzy ludzie mówią, w takim znaczeniu też to używają, trochę dziwnym, ale kiedy Pan Jezus modlił się za swoich uczniów, to w zasadzie, patrząc na Jego wzór, widzimy, że apostołowie ciągle potrzebowali błagań Pana Jezusa, a my nie jesteśmy wcale lepsi. To wcale jakoś źle o nas nie świadczy. Pan Jezus ciągle poruszał sprawy swoich uczniów, ciągle dziękował za nich. Jak niedawno też na jednym ze spotkań modlitewnych jeden brat powiedział, że o takiej siostrze, że oczy jej błyszczą po prostu. Widać, że bracia, którzy tam byli tak przejęci, że spotkanie modlitewne się skończyło, ale to, co było w ich sercach, się nie skończyło. To trwało dalej. Pierwszy raz też, kiedy byłem na spotkaniu modlitewnym, nie znałem jeszcze tych braci w ogóle. I modliłem się jakby z zamkniętymi oczami, tak żeby się móc skupić, bo wiadomo, że nie byłem do tego przyzwyczajony, ale kiedy po godzinie, ponad godzinie otworzyłem oczy, całkiem inaczej spojrzałem też na tych braci. Już w pewien sposób ich znałem. Nasza modlitwa też musi być związana z działaniem, dlatego że kiedyś na przykład dostałem takiego maila, bo pewni bracia mieli problemy, zostali oszukani przez jakiegoś złego człowieka, który miał wtyki w policji, gdzieś w prokuraturze i był winny tego, że dopuszczał się mobbingu na jednej siostrze. Ona w końcu się poskarżyła, no to on jej tak zrobił, że fałszywie ją oskarżył o kradzież kilku tysięcy złotych i nie dało się jakby obronić przed tym, dlatego że te dowody były sfabrykowane, a on miał gdzieś wtyki tam na górze. No i dostaliśmy takiego maila, żeby modlić się, ale też żeby coś z tym zrobić. I można byłoby powiedzieć, dobra, no to ja się pomodlę, a niech inni coś z tym zrobią. Ale no nie tak powinniśmy to potraktować i za dwa dni problem tych braci został rozwiązany. To było kilka tysięcy złotych. Nie każdy z nas ma na pewno w banku kilka tysięcy, żeby tak wyciągnąć i proszę bardzo. Zresztą i tak to jest przeważnie duża strata. Więc ta modlitwa nasza dobrze jest, kiedy wiąże się też z działaniem. To jest taka pełna modlitwa. Bóg też tego od nas oczekuje. Kiedy zbór modlił się za Piotra, to być może trwało to nie 2 godziny, nie 5 godzin, bo on był w więzieniu i tam jest powiedziane w Dziejach Apostolskich, że zbór gorliwie modlił się za niego. Może był 2 tygodnie w więzieniu, może dłużej, nie wiemy tego. Ale ta modlitwa przyniosła efekty i został on uwolniony. Więc trwanie w modlitwie, zwłaszcza kiedy mamy jakieś problemy, to jest dla nas takim wzorem, właśnie ten zbór, który modlił się za Piotra. Nie tak dawno też mieliśmy z żoną takie przeżycie, które nas też bardzo zbudowało.
ponieważ dowiedzieliśmy się na jednym z badań prenatalnych, że nasze dziecko miało taką wadę serca, to się nazywa niedomykalność zastawki trójdzielnej. I ona była dość duża, ta niedomykalność. No to wiadomo, wyszliśmy stamtąd tacy, jakby nas ktoś poszczelił tak poważnie, żona zapłakana, ja też taki jakby grom jakiś na mnie spadł, ale nie poddaliśmy się wtedy. Lekarz tam mówi, że za 10 dni będzie następne badanie. I to było 10 dni modlitwy, nie tylko naszej, ale też i naszego kościoła, naszych przyjaciół. Za 10 dni dziecko jest zdrowe. Lekarz kazał to jeszcze potwierdzić u specjalisty. Dziecko jest zdrowe. To, co się wtedy stało, to możecie sobie, bracia, wyobrazić, bo czasami może tak być, że stajemy przed jakimś czymś, co wydaje się, no, będzie źle. Tylko że Bóg tak naprawdę wie, jak będzie. Nasz Pan modlił się za uczniami całą noc, kiedy miał wybrać apostołów, żeby dobrze wybrać. Nawet On, który miał tak duże rozeznanie, wiedział, że potrzebuje polegać na swoim Ojcu. I tych 12 było obiektem Jego modlitw. Niewiele takich dłuższych modlitw Pana Jezusa jest spisanych, ale te, które są, stanowią dla nas takie, taki wspaniały wzór, dlatego że możemy trochę podsłuchać tego, jak On się modlił. Uczy nas właśnie tego, byśmy się modlili, byśmy na Nim polegali. Gdybyśmy zwrócili uwagę na Ewangelię Mateusza, 11 rozdział, od 25 wersetu, to tu są takie słowa Jezusa do swojego Ojca. W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. Nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. I tych uczniów, tych prostych ludzi, bo większość z nich nie była wykształcona, tych ludzi wybranych przez Boga, darowanych Chrystusowi, On tak ich traktował, jako że to byli, że to był dar Ojca dla Niego. To Mu pozwoliło też docenić tych ludzi, mimo że byli oni grzeszni, niedoskonali i zawodzili Go nie raz, nie dwa, nie trzy. Ewangelia Jana, 17 rozdział, jest też takim zapisem modlitwy Jezusa, która jest naprawdę długa i z której bardzo wiele możemy się nauczyć. Bo chociaż modlitwa Pańska jest takim wzorem, to jest ten wzór wykorzystany w praktyce, jak Pan Jezus uczył nas się modlić. Czytamy tam o takiej zażyłej więzi, najbardziej zażyłej więzi, jaka łączyła Ojca z Synem. Jest ona wręcz taka intymna, taka, którą naprawdę pielęgnował przez całe życie. Jego słowa niejednokrotnie są przejmujące. Świadczą o tym, że naprawdę polegał na Bogu i że to było jego życie. Jakie aspekty możemy wyróżnić w tej modlitwie Pana Jezusa, które warto by było wprowadzić do naszego uwielbienia Boga? Pierwszym z takich aspektów to jest dziękczynienie. To jest 17 rozdział, gdybyśmy przeczytali wersety od 6 do 10. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i mnie ich dałeś i strzegli słowa Twojego. Teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, od Ciebie pochodzi. Albowiem dałem im słowa, które mi dałeś, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem i uwierzyli, że mnie posłałeś.
Ja za nimi proszę, nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są Twoi. I wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje i uwielbiony jestem w nich. Kilkukrotnie czytamy tu, jak Pan Jezus mówi, że ci uczniowie są dani właśnie Jemu przez Ojca. Gdybyśmy tak traktowali naszych braci, nawet tych, którzy czasami zachodzą nam za skórę, bo tak się z konieczności dzieje w każdej społeczności, to będziemy mieć znacznie więcej cierpliwości, znacznie więcej doceniania dla nich. To nie będą dla nas tylko przypadkowi ludzie, którzy obok nas siedzą, ale ta społeczność, ta więź będzie coraz bardziej rosła. Więc dziękczynienie za swoich braci, Pan Jezus potrafił to zrobić i Pan Jezus modlił się o to. Ale modlił się też o ich ochronę, bo wiedział, że oni nie mają stuprocentowej odporności na grzech. Wiedział i widział też co jakiś czas, że pojawiały się pewne tendencje. On je zwalczał, nieraz ganił, ale cały czas był dla nich pełen miłości. I tutaj 17 rozdział, 11 i 12 werset, gdybyśmy przeczytali. I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, a ja idę do Ciebie, a ja do Ciebie idę. Ojcze Święty, zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak my. Dopóki byłem z nimi na świecie, zachowywałem w imieniu Twoim tych, których mi dałeś i strzegłem. I żaden z nich nie zginął, oprócz syna zatracenia, by się wypełniło Pismo. Więc kiedy Jezus był z apostołami, nieraz i fizycznie stanął w ich obronie, ale to miało się skończyć, taka fizyczna obecność Jezusa zaraz przy nich. Jezus, jak wiemy, dał wspomożyciela, ale o tą ochronę Bożą cały czas apelował, cały czas prosił swojego Ojca. I my możemy prosić o ochronę nie tylko tych, którzy są naszymi braćmi, ale czasami innych ludzi, którzy też potrzebują naszej pomocy. Kolejny taki przykład z życia. Jedno dziecko z naszej rodziny, która też jest świadkami Jehowy. Była duża szansa, że jest ono dręczone przez demony. Ale w tej organizacji nie ma żadnego sposobu, jak sobie z tym poradzić. Mówi się tylko, żeby wyrzucić jakieś rzeczy, żeby coraz bardziej się wysilać, coraz więcej zachowywać siły pod względem duchowym, co w zasadzie znaczy tyle, co działanie dla tej organizacji. I kiedyś z żoną byliśmy na spacerze z tym właśnie małym dzieckiem, kilkuletnim. I ono miało takie napady wrzasku wręcz. Takie histerii, które się pojawiały znikąd. I psycholodzy nie wiedzieli, no nie ma według nich żadnej tam fizycznej przyczyny. Byliśmy wtedy na spacerze i takie coś się działo. Wcześniej już żona rozmawiała z matką tego dziecka, że być może to jest problem, ale nie wiedzieliśmy tego na pewno. Więc kiedy to się stało na spacerze, a byliśmy sami z żoną i właśnie z tą małą dziewczynką, no to żona mówi do mnie coś takiego, no nie wiem co robić, może módl się czy co, coś takiego powiedziała. To był szok po prostu, jak to dziecko bardzo krzyczało. Uklęknąłem przy tym dziecku i modliłem się mniej więcej takimi słowami, że Panie Jezusie, ja nie wiem, czy to jest problem demoniczny i nie jestem też rodzicem, żeby jakoś rościć sobie prawa do tego dziecka. Ale powiedziałem, ale jeżeli to jest demon, to on tym bardziej nie ma prawa do niego. No i minęło może 30 sekund tej modlitwy. Dziecko ucichło dosłownie. I wtedy żona zapytała, pójdziesz do wujka na ręce? Pójdę. A nie chciała wcześniej iść ani w prawo, ani w lewo. Ja myślę, że to rzeczywiście była opresja demoniczna, bo moja modlitwa była też warunkowa. Gdyby to było jakieś tylko złe wychowanie, czy jakiś tam błąd wychowawczy, czy psychologiczny, zapewne nic by się nie stało. Ale to było zbyt jakby powiązane z tym, co mówiłem, z tą prośbą, że to tak szybko Bóg potrafił zadziałać. Więc modlimy się o ochronę. Być może takie
doświadczenia pomogą też tym, którzy jeszcze nie przyszli do Pana, żeby uznali, że tylko On ma moc, aby przeciwstawić się temu, co jest złe. Pan Jezus nie mówi tutaj do Ojca, że zabierz ich ze świata, że będzie łatwiej, jak się gdzieś zamkniemy, odizolujemy, no bo po co się męczyć, sami ze sobą będzie nam łatwiej, prawda? On tak nie mówi. W 15 wersecie czytamy, nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Więc taka izolacja w pewnym sensie, zamykanie się w jakimś klasztorze czy w jakimś swoim kręgu nie jest wolą Bożą. Te siły ciemności, one będą nas atakować, bo to nie ma dwóch zdań, że taki jest właśnie diabelski plan. Taki dziel i rządź, czyli zrób podział gdzieś w kościele i tam klina, żeby wbić i wtedy wiadomo, nieraz grupa się rozpada, nieraz jakaś nienawiść wchodzi. To jest jego właśnie plan. Więc dziękczynienie jest bardzo ważne, ale i prośba o ochronę. Również Pan Jezus dał temu wyraz. Trzecią sprawą jest uświęcenie. Ten, kto nie jest uświęcony, to nie ujrzy Pana, jak mówi Biblia. Więc samo to też powinno nas pobudzać do tego, żeby taka modlitwa o uświęcenie była codziennie na naszych ustach. Będziemy kuszeni, być może codziennie, być może nagle, bez przygotowania. Diabeł się nie zapowiada, że za 5 minut będziesz kuszony, przygotuj się do tego. Tylko może to na nas spaść i wtedy co zrobimy? Jeśli nie mamy wcześniej podjętej decyzji w jakiejś sprawie, to możemy jakoś być kuszeni, żeby iść na kompromis albo w naszej służbie, żeby dać sobie spokój. Jeden z moich przyjaciół też był jakoś oszczerczo atakowany przez jednego człowieka, który chciał zniszczyć jego służbę, mimo że ta służba cieszyła się Bożym uznaniem i miała efekty. Więc to też może być coś takiego, jeśli diabeł nie da nas rady przez grzech jakoś uwikłać, no to przynajmniej chce zrobić tyle, żeby nas trochę spowolnić, no bo po co będziemy niszczyć jego królestwo. O tym uświęceniu czytamy w 17 wersecie. Poświęć ich w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. W jednym z komentarzy też ciekawie zauważono, że być może kiedy Pan Jezus się modlił, słowo Twoje jest prawdą, że Jego ręka być może zawędrowała w Jego własną stronę, skoro On sam powiedział, że ja jestem drogą i prawdą i życiem. Więc ta prawda uświęca. Bycie blisko Jezusa i słuchanie Jego słowa jest czymś, co nas uświęca. Prosił też o własne uświęcenie i to jest też dla nas rada, że chcemy nie tylko mówić za innymi, niech tamten brat, tamta siostra będzie uświęcona, niech będzie chroniony, kiedy będzie kuszony, ale to dotyczy też nas osobiście, bo w 19 wersecie czytamy tak: i za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. Jeszcze jedno takie doświadczenie z życia chciałem powiedzieć. Kiedyś modliłem się w jednej osobistej sprawie, ale była ona na tyle skomplikowana i trudna, że jakoś niespecjalnie może wierzyłem w to, że ta modlitwa zostanie wysłuchana. I nawet o tym Bogu powiedziałem, że tak pod koniec już taki może trochę zrezygnowany, że chyba nie za bardzo wierzę nawet, że Ty, Boże, coś w tej sprawie zrobisz. Ale co się działo dalej? Obudziłem się w środku nocy i modliłem się dalej. Tak po prostu. Nie wiem, która była godzina, ale bardzo późna. I zacząłem się modlić też o to, żebym był gotowy do tego, żeby wysławiać Boga całym moim sercem, niepodzielnym. I wtedy stało się coś, co przez kilka dni, to w zasadzie było cały czas w moim umyśle. Poczułem, jak wlewa się we mnie ogromna siła. To było fizyczne uczucie, ale do tego stopnia, że nie byłem w stanie już w pewnym momencie tego wytrzymać. Tylko zawołałem do Boga, tak westchnąłem. Ojcze, to były moje jedyne słowa, które wtedy powiedziałem.
No i wtedy jakby się to skończyło. Ale ja myślę, że przez to Bóg chciał mi pokazać, że On ma siłę po prostu. I żebym nigdy nie wątpił w to, że może dać jej tyle, ile będę potrzebował. Pan Jezus modlił się też o jedność. To jest trzecia rzecz. Dziękował za swoich uczniów, za swoich braci. Prosił o ochronę, o uświęcenie, ale też prosił, żeby była jedność wśród nich. Żeby nie kłócili się o jakieś rzeczy, żeby skupili się na prawdzie Bożej. Werset 11, który już czytaliśmy, ale czytamy tutaj: ja już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, a ja idę do Ciebie, Ojcze Święty, zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak my. Jezus prosi o doskonałą jedność, bo jedność Ojca i Syna jest doskonała. Jak wiele trzeba, żeby nasza jedność zbliżała się do takiego właśnie Bożego wzoru. 21 i 20 werset czytamy: aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Doskonała jedność. To jest też po to, że ta jedność jest świadectwem. Świadectwem dla świata. Aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Kiedy my jesteśmy jedno, świat widzi, że ci ludzie jakoś wyróżniają się. Nie dlatego, że mają wszystko świetnie zaplanowane, ale dlatego, że podstawą ich życia i ich wielbienia jest Syn Boży. Nie jest to jakaś jednolitość, nie jest to jakaś organizacyjna jednorodność. Nie musi być wcale wszystko tak pięknie dopięte na ostatni guzik. Nie może brakować Ducha Świętego. Duch Święty kieruje naszą uwagę na Chrystusa. Jak Pan Jezus powiedział o Duchu Świętym: On mnie uwielbi. Otoczy mnie chwałą, weźmie z mojego. Wszystko, co mam, jest moje. Więc skupianie się na naszym Panu Jezusie jest czymś, do czego pobudza nas Duch Święty. I samo to, co Ojciec powiedział, nasz Bóg: to jest mój Syn umiłowany, którego sobie wybrałem, Jego słuchajcie. To jest właśnie podstawa jedności. Nie jakieś legalistycznie narzucone prawa. I wreszcie Pan Jezus modlił się, żeby mogli ujrzeć Jego chwałę, żeby mogli jej zakosztować, chociaż w niewielkim stopniu. Ale kiedy doświadczamy Boga, bardzo zmienia się nasza perspektywa. 24 werset czytamy tutaj: Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Dzisiaj możemy już czasami oglądać jakieś przebłyski tej chwały Bożej. I tak znamy tylko jakby szept cichy, jak jest w Księdze Hioba, że poznaliśmy obrzeża dróg Bożych. Ale dalsze słowa mówią, że któż zrozumie dźwięk Jego potężnego gromu? Tego gromu jeszcze nie słyszeliśmy. Czasami Bóg w szczególny sposób nas dotyka i to nam wystarcza, ale to nie jest pełnia jeszcze Boga. Kiedy poznamy pełnię, wszystko w naszym życiu się zmieni. Pan Jezus dziękuje, że Jego uczniowie poznali Ojca. 26 werset mówi: objawiłem imię Twoje, im imię Twoje i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Dzisiaj śpiewaliśmy, że nic nas nie oddzieli od miłości Bożej. I im bardziej w to wierzymy, że tak jest, tym więcej mamy siły. Bo nie będziemy mieć wątpliwości, kiedy nadejdzie jakaś próba, która z ludzkiego punktu widzenia wydaje się nie do przejścia. Która wydaje się jakaś tak zaplanowana, specjalnie pod nasze
słabości. Tak czasami się wydaje, że tylko my jesteśmy kuszeni. Ale to dlatego, że czasami te ataki diabelskie są specjalnie ukierunkowane. Ktoś, kto ma problem na przykład z alkoholem, będzie miał okazję, żeby ciągle jakby to, tego kosztować i tak dalej, i tak dalej. Diabeł nas obserwuje i on będzie, niestety nie gra fair, nie zapowiada się, tylko tak jakby jakiś zbir wyskoczył zza filara i uderzył kogoś w tył głowy jakąś butelką. To jest na tej zasadzie. Wyjątkowo nieuczciwe podejście, tym bardziej, że go nie widzimy. Ale mamy ochronę Bożą i tą zbroję i musimy czuwać. Wszystko to razem składa się na to, że jesteśmy wyposażeni, żeby z tymi atakami dać sobie radę. Więc miłość Boża jest czymś, co Pan Jezus nam objawia. Poznanie chwały Bożej powinno też być czymś, czego my osobiście pragniemy. Takie było też pragnienie Mojżesza. W 33 rozdziale Księgi II Mojżeszowej, czyli Wyjścia, od 18 wersetu czytamy takie słowa. I rzekł Mojżesz, pokaż mi proszę chwałę Twoją. I odpowiedział Pan, sprawię, że całe dostojeństwo moje przejdzie przed Tobą i ogłoszę imię Pan przed Tobą i zmiłuję się nad kim się zmiłuje i zlituję się nad kim się zlituje. Nadto powiedział, nie możesz oglądać oblicza mojego, gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu. I rzekł Pan, oto miejsce przy mnie, stań na skale, a gdy przechodzić będzie chwała moja, postawię Cię w rozpadlinie skalnej i osłonię Cię dłonią moją, aż przejdę. A gdy usunę dłoń moją, ujrzysz mnie z tyłu, oblicza mojego oglądać nie można. Mojżesz tak bardzo pragnął chwałę Bożą ujrzeć, dlatego że to bardzo zmieniło jego pojęcie Boga. Dla niego nie był już kimś odległym, kimś, kto, o kim czytał w książce. Był kimś, kogo znał osobiście. I jeżeli my chcemy, żeby Ewangelia w pełni nas dotykała, to właśnie o to prośmy, żeby Bóg pozwolił nam ujrzeć chociaż część Jego chwały. Musimy być tak jak takie czyste lustro. I im więcej tej chwały widzimy, tym więcej będziemy jej odbijać. W liście drugim do Koryntian jest o tym mowa, że to jest właśnie cel chrześcijan. Mojżesz, kiedy rozmawiał z Bogiem, ściągał zasłonę, ale później, kiedy wchodził do zboru izraelskiego, to ją zakładał. Dlatego, że jego twarz świeciła jak twarz anioła. I ludzi to zapewne przerażało. Ale my nie chcemy w ten sposób robić akurat jak Mojżesz. Jest napisane w drugim liście do Koryntian, w 3 rozdziale, 17 i 18 wersecie. A Pan jest duchem, gdzie zaś duch pański, tam wolność. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. Nasze oblicza pod względem duchowym po to mają być odsłonięte, żeby ludzie widząc nas widzieli Bożą chwałę. Żeby widzieli, że znajomość Boga, służenie naszemu Panu Jezusowi, że jest czymś, czego nie da się podrobić. Szatan bardzo stara się to zrobić, żeby stworzyć jakieś kulty, sekty, grupy, w których nie ma Ducha Bożego, żeby podrobić tą prawdziwą chwałę Bożą. Żeby podrobić Ducha Świętego, ale tego nie da się zrobić. Inny duch jest wyczuwalny przez każdego, kto ma Ducha Bożego. Bóg po to nam go dał, żebyśmy pozostali w tym, co było na początku. Pozostali w Synu i w Ojcu. Żebyśmy nie dali się zwieść, jak mówi pierwszy list Jana, że jesteśmy w stanie odróżnić to, co jest na początku, że wyszło wielu zwodzicieli. Bóg nam nie tylko dał Słowo, ale dał nam też Ducha Świętego, dzięki któremu to Słowo możemy rozumieć. Doświadczenie Boga jest bardzo ważne. Pan Jezus bardzo dobrze o tym wiedział. Kiedy apostołowie widzieli przemienienie Pana Jezusa, apostoł Piotr w liście nawet o tym wspomina, po tylu latach.
tak bardzo wpłynęło to na nich, tak bardzo ich to odmieniło. Chociaż nie mieli jakby od razu o tym mówić, bo Pan Jezus im o tym wspominał, ale jestem pewien, że ta trójka niejednokrotnie o tym rozmawiała, o tym, co się stało. To było dla nich coś niesamowitego. W Księdze Jozłego czytamy o starszych za czasów właśnie Jozłego i Mojżesza, że oni byli wierni Bogu, ale zaraz powiemy dlaczego. Księga Jozłego, 24 rozdział, 31 werset. I czytamy tutaj tak. Izrael służył Panu przez wszystkie dni życia Jozłego i przez wszystkie dni życia starszych, którzy przeżyli Jozłego, a którzy znali wszystkie dzieła Pana, których On dokonał dla Izraela. Znali Bożą potęgę, a tego nie da się zignorować. Nawet jakby człowiek chciał, to nie jest w stanie zignorować tego, co Bóg dla niego zrobił. Ale jednym z doświadczeń, jakie te ludzie przeżyli, było nie tylko to, że widzieli znaki Boże w Egipcie. Może takim mniej znanym jest fragment z Księgi Wyjścia, 24 rozdział, od 9 do 11. Księga Wyjścia, druga Mojżeszowa, 24 rozdział, 9 do 11. I wstąpił Mojżesz i Aaron, Nadab i Abihu oraz 70 ze starszych Izraela na górę. I ujrzeli Boga Izraela, a pod jego stopami jakby twór z płyt szafirowych, błękitny jak samo niebo. Lecz na najprzedniejszych synów Izraela nie wyciągnął swojej ręki, mogli więc oglądać Boga, a potem jedli i pili. Czy wyobrażamy sobie taką wizję? Jak bardzo to zmieniłoby naszą perspektywę? I ci ludzie, czytamy, że ile żyli, tyle trzymali ten lud w wierności wobec Boga. Później są czasy sędziów, a one są bardzo burzliwe. Właśnie dlatego prośmy Boga, żeby wyraźnie nam się pokazał. Pan Jezus powiedział, że przyjdziemy do takiego ucznia z Ojcem i powiedział, wyraźnie mu się objawię. Więc nie trzeba Pana Jezusa znać tylko z Ewangelii. Można Go poznać i trzeba Go poznać też osobiście. Pierwszy list do Tesaloniczan, pierwszy rozdział, werset 5. Jest to w zasadzie też dowód, że tak powinno być też w naszym wypadku. Gdyż Ewangelia zwiastowana wam przez nas doszła was nie tylko w słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania. Wszak wiecie, jak wystąpiliśmy między wami przez wzgląd na was. Są grupy, które chcą poznać Boga tylko intelektualnie. Tylko jakby rozważając pewne słownictwo greckie, czy pewne nawet nauki biblijne. Ale nie ma w tym mocy Bożej. Czy taka Ewangelia jest w pełni zwiastowana, czy czegoś jej brakuje? Kiedy słowa Boże będą mieć większy wpływ na nas? Kiedy będą wygłoszone z mocą, czy kiedy będą po prostu obojętnie odczytane? Kiedy będziemy mieć osobiste doświadczenie Boga, to bardzo zmieni naszą perspektywę. Będzie to w mocy i w Duchu Świętym, z wielką siłą przekonania. I kiedy spotkamy fałszywych nauczycieli, a duża szansa, że takich spotkamy, bardzo duża, będziemy czuć różnicę między tym, co oni mówią, a tym, co Duch Święty wkłada w nasze serca. To jest wielka ochrona. Nikt nam nie musi powiedzieć, co to znaczy znać Chrystusa, jeśli my Go poznaliśmy. Nie, jakieś nowości, jakieś nowe nauki, jakieś fałszywe proroctwa. Wszystko to nie będzie miało w ogóle dla nas żadnego znaczenia, bo my znamy Pana i znamy Go osobiście. A tego nie da się w jakiś sposób podrobić. Kiedy słuchałem Księgi Objawienia, 4 rozdziału, w takim przekładzie dramatycznym, po angielsku z różnymi efektami on jest, to czułem się pobudzony do tego, żeby razem z tymi stworzeniami uklęknąć przed
tronem Bożym. Tak wspaniałe to było, tak wspaniała wizja. I to, co tutaj czytamy, też jest w zasadzie bardzo dużo świadczy o mocy Bożej. O tym, jak wspaniałego Boga przychodzimy. Do jak wspaniałego miejsca otworzył drogę nasz Pan Jezus. Czytamy tutaj tak. Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie i głos poprzedni, który słyszałem, jakby głos trąby rozmawiającej ze mną, rzekł: wstąp tutaj, a pokażę ci, co ma się stać potem. I zaraz popadłem w zachwycenie, a oto tron stał w niebie, a na tronie zaś ktoś siedział. A ten, który na nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneolowego, a wokół tronu tęcza, podobna z wyglądu do szmaragdu. A wokoło tronu 24 trony, a na tych tronach siedzących 24 starców, odzianych w białe szaty, a na głowach ich złote korony. A z tronu wychodziły błyskawice i głosy i grzmoty. Przed tronem zaś płonęło 7 ognistych pochodni, to jest 7 Bożych duchów. Przed tronem także jakby morze szkliste, podobne do kryształu. A w pośrodku, wokoło tronu, 4 postacie, pełne oczu, z przodu i z tyłu. Pierwsza postać podobna była do lwa. Postać druga podobna była do cielca. Postać trzecia miała twarz jakby człowieka. Postać czwarta podobna była do orła w locie. Każda z tych 4 postaci miała po 6 skrzydeł, a wokoło i wewnątrz były pełne oczu. I nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy śpiewały: święty, święty, święty jest Pan Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który ma przyjść. A gdy postacie oddadzą chwałę i cześć i złożą dziękczynienie temu, który siedzi na tronie, który żyje na wieki wieków, upada 24 starców przed tym, który siedzi na tronie i oddaje pokłon temu, który żyje na wieki wieków i składa korony swoje przed tronem, mówiąc: godzien jesteś, Panie Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Tyś stworzył wszystko i z Twojej woli zostało stworzone i zaistniało. To jest właśnie wizja Boga, przed którym znajdziemy się w przyszłości. Módlmy się zatem dzisiaj o siebie nawzajem. Dziękujmy za naszych braci. Prośmy o ochronę, o uświęcenie, o jedność i abyśmy wszyscy doświadczyli Bożej chwały.